zanim przyjechała komisja rządowa i podpisała z nami porozumienie, to okazywało się, że dyrektor Huty Katowice, Zbigniew Szałajda, jest w miarę liberalny i taki nam naprawdę, no, trudno powiedzieć, pomagający, ale można tak prowokacyjnie postawić taką tezę, że no naprawdę nam mało przeszkadzający i nawet, no powiedzmy, nam pomagający w tej działalności, bo na nasze wszystkie prośby zostały udostępniane natychmiast, nie tylko ta nasza siedziba zachowana, ale udostępniane pomieszczenia na wydziałach, oddziałach, zakładach całego kombinatu Huty Katowice. Natychmiast zostały udostępniane pomieszczenia, radiowęzeł użyczany, dostęp ludzi tworzących niezależne samorządne związki zawodowe. Od 1 września 1980 roku jeszcze nie było mowy o żadnej Solidarności. I tutaj dyrektor naczelny w tą stronę szedł. I myśmy w związku z tym przygotowywali się, że potrzebne nam pismo. Własne pismo, biuletyn, którym będziemy nasze rzeczy, postulaty, problemy, to wszystko pisali i do ludzi kolportowali. I kiedy przyjechała komisja rządowa po raz drugi i 11 września 1980 roku zawarliśmy z nimi takie zasadnicze porozumienie, a parę dni wcześniej próbowaliśmy z nimi zawrzeć i zawarliśmy na piśmie pewne rzeczy, ale to najważniejszych spraw tam nie było. Dopiero po paru dniach, 11 września, przyjechali i podpisali z nami też jeszcze niekompletne porozumienie, bo ono dopiero ostatecznie, wiele ważnych postulatów zawarliśmy dopiero w październiku, z 22 na 23 chyba października, lub z 23 na 4, już nie pamiętam. Ale najważniejsze, że tak powiem, politycznie postulaty zawarliśmy 11 września. I właśnie w tym porozumieniu władze zgodziły się, zawierających ze strony komisji rządowej osób, był też dyrektor naczelny Huty Katowice, który miał kompetencje ministra, tam jakieś uprawnienia Komitetu Wojewódzkiego PZPR-u, jak nam mówiono, i tak dalej. Był osobą, która no, jakoś tam wysoko była ulokowana w aparacie władzy PRL-u. On nie tylko był dyrektorem naczelnym kombinatu, miał większe uprawnienia. No, jak rozwój sytuacji pokazał, szedł bardzo wysoko, bo doszedł aż do funkcji, niedługo potem, do funkcji wicepremiera rządu PRL-u. Najpierw ministra hutnictwa wymienił poprzedniego, który z nami zawierał te porozumienie 11 września. Tak, minister hutnictwa Franciszek Kain, jego zastąpił Zbigniew Szałajda, a potem został nawet wicepremierem. No więc w tym porozumieniu 11 września myśmy zawarli postulat o udostępnienie nam zarówno radiowęzła, ale nie tylko w Hucie Katowice, że po prostu w porozumieniu zawarliśmy, że w zakładach pracy nowo tworzące się niezależne samorządne związki zawodowe mają mieć udostępniane radiowęzły tam, gdzie są, siatkę poligrafii, łączność, telefony, teleksy, mają być udostępniane pomieszczenia dla nowo tworzonego ruchu NSZZ. Zawarliśmy w tym porozumieniu jasne ustalenia. Generalnie zaczęliśmy od tego, że treść i całość porozumienia gdańskiego ma obowiązywać na terenie całego kraju. Może to jest najważniejsze, na terenie całego kraju.